Powiedzmy, że wiemy, że obwód koła wynosi 49 pi. Na tej podstawie spróbujmy obliczyć promień tego koła. Albo jeżeli znamy długość okręgu, to spróbujmy obliczyć promień tego okręgu. Pojęcie koła i okręgu możemy w tym zadaniu wykorzystywać zamiennie. Zachęcam Was do zatrzymania teraz tego wideo i obliczenia tego samodzielnie. Narysujmy najpierw okrąg, środek okręgu. Promień okręgu, oznaczmy go r, wiemy, że długość okręgu, albo obwód koła, to 2πr. Tak naprawdę liczba π to z definicji stosunek długości okręgu do średnicy tego okręgu. Narysujmy średnicę i oznaczmy ją 2r, tutaj r i tutaj r to razem 2r. Obwód to π razy 2r. Możemy tę zależność zapisać też inaczej. Stosunek obwodu do średnicy d to średnica to to samo co obwód przez 2r i to się równa pi. Aż tylu tych wyprowadzeń nie potrzebujemy w tym zadaniu. Wróćmy do pierwszego równania. Za obwód możemy podstawić 49 pi, otrzymamy wtedy 49 pi równa się 2pi razy r. Żeby wyznaczyć r z tego równania, możemy podzielić obydwie strony przez 2pi. Po prawej stronie 2pi się skróci. Po lewej stronie pi podzielone przez pi również się skróci. 49 przez 2 to 24,5 równa się r. Jeżeli obwód wynosi 49 pi jakichś jednostek, to promień wynosi 24,5 tych samych jednostek. Rozwiążmy jeszcze jedno podobne zadanie. Powiedzmy, że mamy dane koło, którego obwód wynosi 1600 pi. I pytanie brzmi, jaka jest średnica tego koła? Oznaczmy średnicę d, równa się znak zapytania. Skorzystamy z tego samego wzoru, co w poprzednim przykładzie: obwód równy jest 2πr albo w innej kolejności równa się π razy 2r. 2r to długość średnicy, możemy więc zapisać, że obwód równy jest π razy d. Ta zależność wynika bezpośrednio z najprostszej definicji liczby pi, która mówi, że jest to stosunek obwodu koła do jego średnicy. Czyli obwód w stosunku do średnicy równy jest liczbie pi. Koło to jedno z najbardziej fundamentalnych zjawisk we wszechświecie. Jeżeli zmierzymy obwód jakiegokolwiek koła i jego średnicę, to stosunek ich długości zawsze wynosi magiczne i tajemnicze pi. Które pojawia się zresztą w bardzo wielu zupełnie różnych działach matematyki. Jeżeli podstawimy za obwód 1600 pi równa się pi razy średnica d, to możemy podzielić obydwie strony przez pi i otrzymamy średnicę, która się równa 1600. Jeżeli obwód koła równy jest 1600 pi jednostek, jakichkolwiek jednostek, np. metrów, ale niekoniecznie, to średnica tego koła wynosi 1600 tych samych jednostek.